ptaszku śpi, a już na niebie śni krój cały świąteczny gwiazd. Ach, taka noc zdarza się w roku raz, zacząć kolędą już czas. Nieważne, czy się jest biedny, czy bogaty, czy futro, burę masz, czy właty. Na ciebie też spada dziś gwiazdy blask, więc z nami zaśpiewaj wraz. Przyjaźń wszystkich łączy nas. Już najwyższy czas pomyśleć o spokojnym śnie. Się Boże Narodzenie. Wiecie, chyba że zaprosiliśmy do Błażoli naszych przyjaciół z całego świata. Trzeba im zgotować piękne przyjęcie. Co wy na to? Koniecznie piękne przyjęcie. Piękne przyjęcie. Świetnie, więc słucham waszych propozycji. Więc to wszystko? Czy nikt już nie ma nowych pomysłów? Otóż właśnie ja pomyślałem sobie, że każdy z nas mógłby znaleźć kogoś biednego i samotnego i na gwiazdkę można byłoby zrobić taką małą niespodziankę. To świetny pomysł, Kolargolu. Przyjaciele, cóż to? Coś nie w porządku? Nie ma jodły w całym Błażoli. Jak to nie ma jodły? Nie szkodzi, nawet bardzo dobrze. Zaraz ją wam zrobię. Raz, dwa, trzy i będzie jodła. Oczywiście oparta na najwyższych zdobyciach nauki. Popatrzmy sobie, no popatrzmy i przeanalizujmy cały problem. A więc, jeżeli AB równa się BC i BC równa się CA, to CB będzie się równało BA, a BA będzie się równać AC. Zaraz, ale że oczywiście przecież to trójkąt równoramienny, więc musi się równać. A jak się równa, to wystarczą małe dziurki i duże gałązki. No i oczywiście prawo ciążenia. Tak jest, bardzo dobrze to wymyśliłem, bardzo dobrze. No a teraz do roboty. Ptaki przyniosą mi materiały, a ja jeszcze raz sprawdzę obliczenia. Tak, bardzo dobrze. Przyjaciele, znalazłem wreszcie prawdziwą jodłę. Trochę na północ, na samym skraju lasu. Ale trzeba mi kilku dobrych drwali. Co wy na to? No, my właściwie idziemy już spać. Ja pójdę! Ty szybko do łóżka.
No dobrze, chodźmy po tę jodłę. Wy przygotujcie teren pod drzewko. Hej, ptaki! Będziemy także potrzebować skrzydlatej ekipy transportowej. Już czas! Wszyscy do roboty! Czy wszyscy gotowi? Trwale, naprzód! Będzie ją ubrać. Potrzebne będą łańcuchy i gwiazdki, i bombki i masa innych rzeczy. Każdy zrobi to, co najbardziej lubi. To my zrobimy łańcuchy. Chodźcie, chłopaki, do roboty. A my? My zrobimy gwiazdki. Chodźcie ze mną do przerębli. Zrobię wam piękne, przeźroczyste bombki. Będziecie je musieli pomalować. Robić miłe niespodzianki. W lesie na północy znalazłem rodzinę ryjówek. One są bardzo biedne i nie mają nawet prezentów dla swoich małych. A ja znalazłam skunksicę. Wszystkie znajome od niej uciekają z powodu jej przykrego zapachu. A ja znalazłam przypadkiem starego łosia. Jest smutny, opuszczony i zupełnie samotny. A ty, Kolargolu, znalazłeś kogoś? Ech, przez tą choinkę nie miałem czasu, ale mam sporo pomysłów, jak urządzić wspólne święto. Spotkajmy się tu wieczorem. Hektor i ja zajmujemy się ciastem. Kto z nami? Hektor.
Poczekaj, kudłaczu. On sam zrozumie, że jesteśmy jego przyjaciółmi. Dziś wieczorem zrobimy świąteczną niespodziankę rodzinie ryjowców, a jutro skunksicy i staremu łosiowi. Niech przyjaźń połączy nas, czas zasiąść pod drzewkiem czas. Lecz kiedy wesoło będzie nam, wspomnij o tym, kto został sam. Jest smutny i roni łzy, a pomóc mu możesz ty, gdy z tobą wspólnie zanuci gdzieś świąteczny pieśń. Mały. Jeśli zechce, będzie mógł zostać z nami przez całe święta. No już pora kończyć nasz film, lecz nie spotkamy się znów. Niech finał tej piosenki wesoło brzmi, hej misiu nasz, bywaj zdrów. Kolor!